Żyją na świecie robaczki długie i robaczki krótkie. I właśnie zdarzył się taki wypadek, że razem zamieszkał robaczek długi i z robaczkiem krótkim. I łatwo ich było rozpoznać, bo wiadomo, jeden dłuższy, drugi krótszy. I właśnie długi miał tak super, bo mógł stawiać większe kroki i łatwiej po prostu dochodził, mógł zjeść więcej, a krótszy miał też tak super, bo mógł się łatwiej schować, mógł spać w krótszym łóżku i mógł zakładać wszystko i było dobre. Ale okazało się, że to, co lubi robaczek długi, nie sprawia przyjemności robaczkowi krótkiemu i na odwrót. To, co lubił robaczek krótki, robaczek długi tak nie bardzo za tym przypadał i kłócili się często. No nie było tak zbyt przyjemnie w ich domu. Jednak zaczęli szukać czegoś, co będą obydwoje lubili. I tak myśleli i myśleli w takim czasie niedługim, ani nie krótkim i znaleźli. I okazało się, że taniec jest idealnym wyjściem, ponieważ kiedy robaczek długi robił jeden ruch wolny, robaczek krótki robił dwa ruchy szybkie i dzięki temu tańczyli w rytmie, zgranie i idealnie. I bardzo lubili to robić, więc stwierdzili, że jak znaleźli jakąś jedną rzecz, to na pewno znajdą i więcej rzeczy. I tak się zastanawiali. I właśnie okazało się, że bardzo ładnie też śpiewają i robaczek krótki bardzo ładnie wykonywał niskie dźwięki, a robaczek długi bardzo wysokie dźwięki i po prostu podbijali estrady. I właśnie to jest taka bajka, która ma nam pokazać, żebyśmy nie szukali czegoś, co nas z kimś rozdziela, tylko zastanawiali się, co może nas złączyć z danym człowiekiem, czego potrzebujemy w naszym życiu. Więc zastanówmy się nad tym właśnie teraz. Dobranoc.